Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić mój 16 powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Ten 16 powód związany jest z tym, że zmartwychwstanie według Biblii dotyczy ciała i będzie miało miejsce w chwili powrotu Chrystusa, co świadczy nam Pismo Święte w takich miejscach jak Filipian, 3 rozdział, 21 wiersz, 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 i 17 wiersz, Rzymian, 8 rozdział, 23 wiersz, 1 Koryntian, 15 rozdział, 44 wiersz oraz wiersze 51-53. Widzimy w tych miejscach, że żywi śmiertelnicy zostaną w chwili przyjścia Pana Jezusa przemienieni i staną się cieleśnie nieśmiertelni. Umarli powstaną i otrzymają nieskażone ciała. Oczywiście tutaj musimy wziąć pod uwagę, że ja koncentruję się na części dotyczącej chrześcijan oraz świętych Starego Testamentu, bo będzie również powstanie umarłych na sąd Białego Tronu. To będzie po tysiącletnim królestwie. Oddzielone są te dwa, tak jakby, elementy zmartwychwstania i tutaj nie ma między nimi styczności i ta druga faza zmartwychwstania jest później, a pierwsza faza zmartwychwstania jest wcześniej, w czasie zmartwychwstania związanego z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa po swoich. I pierwsze z tych miejsc to jest Filipian, 3 rozdział, 21 wiersz. Ja przeczytam od wiersza 20. Czytam oczywiście z tego przekładu, zrewidowana Biblia Gdańska. Przekład inaczej nazywany przekładem Bolesława Goetze, wydany przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie, ale też był wydawany swego czasu przez Towarzystwo Biblijne. To jest ten sam przekład. On jest też znany z wydania Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. To też był Nowy Testament przez nich wydany. Więc generalnie jest to przekład, który jest już dobrze znany wśród świętych w Polsce i ma swój autorytet. I teraz Filipian, 3 rozdział, 21 wiersz, brzmi następująco. Nasza bowiem Ojczyzna w niebiosach, skąd i oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Więc widzimy tutaj jednoznacznie, że jest zapowiedź, że ciała wierzących w Pana Jezusa Chrystusa ludzi będą przemienione. One będą zmienione i one będą zmienione na podobieństwo chwalebnego ciała Pana Jezusa Chrystusa. Tak wygląda to zmartwychwstanie. Można powiedzieć pierwsze zmartwychwstanie. I to pierwsze zmartwychwstanie jest tym, co Słowo Boże jednoznacznie pokazuje, a jest to zaprzeczane przez świadków Jehowy, ale nie tylko świadków Jehowy. Wiele grup błędnie tutaj interpretuje Słowo Boże. Kolejne miejsce, 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 i 17 wiersz. Ja przeczytam to od 13 wiersza. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili jak drudzy, którzy nadziei nie mają. Widzimy, że to jednoznacznie chodzi o tych, którzy są tutaj znani jako już ci, którzy odeszli, zmarli. Nazywani są tutaj tymi, którzy zasnęli. I to jest dalej. Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim. Bóg w Piśmie Świętym nazywa
śmierć chrześcijanina zaśnięciem, dlatego że to jest właśnie najlepsza nazwa. I dalej, bo to wam powiadamy słowem pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwej. Czyli widać wyraźnie. A potem my, żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy, przeto pocieszajcie się tymi słowami. Widzimy zatem, że te słowa z 16 i 17 wiersza świadczą jednoznacznie, że ciała będą tutaj jak najbardziej przemienione i pochwycone. Widzimy, że umarli w Chrystusie powstaną pierwej, od tego słowa pierwej nazywane jest to pierwsze zmartwychwstanie, a drugie zmartwychwstanie będzie dotyczyło już tych, którzy staną na sądzie Białego Tronu. I tak to się odbędzie. Kolejna rzecz to jest rzecz opisana w liście do Rzymian, 8 rozdział. Ósmy rozdział od 23 wiersza. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwiastek ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. Jest tutaj wyraźnie powiedziane o odkupieniu ciała naszego. Te słowa odnoszą się właśnie do pierwszego zmartwychwstania, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swoich, zabrać ich z tej ziemi i oni będą zabrani, a będą ciała przemienione. Zarówno ci, którzy są już pochowani, jako ci, którzy zasnęli w Jezusie, oraz ci, którzy jeszcze żyją, a są wierzącymi w Pana Jezusa. Kolejny fragment, który nam to potwierdza, to jest 1 Koryntian, 15 rozdział, który dotyczy właśnie zmartwychwstania. Od 44 wersetu. Jest ciało duszą żyjące, jest też ciało duchowe. Czyli widzimy, że mamy dwa ciała. Jedno ciało duszą żyjące, a drugie ciało, ciało duchowe. Oczywiście człowiek, który jeszcze nie ma ciała duchowego, ma to ciało duszą żyjące, a jeśli przyjdzie Pan Jezus Chrystus i zabierze nas do siebie, to ono zostanie przemienione w ciało duchowe. I tak to właśnie wygląda. 51 do 53 wersetu, tutaj Paweł objawia tajemnicę. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy. Czyli widać wyraźnie, że wszyscy będą wierzący w Pana Jezusa Chrystusa przemienieni. Natychmiast, w okamgnieniu, na trąbę ostateczną, albowiem zatrąbi. I umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni, bo musi to, co skazitelne, przeoblec się w nieskazitelność i co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. Czyli widzimy, że te ciała, które teraz mamy, które mają cechę wspólną, to jest namiot, który się rozpada, namiot, w którym mieszka dusza i duch, i to mieszkanie cielesne takie się rozpada, namiot się rozpada. To widzimy, że to zostanie zamienione na nieśmiertelne. Przeobleczamy się w nieśmiertelność. Jest to zupełnie sprzeczne z twierdzeniami świadków Jehowy. I kolejna rzecz to jest
co z tego wynika, skoro mamy tutaj taką obietnicę, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swoich, to musisz stać się swoim. Musisz stać się własnością Pana Jezusa Chrystusa. Czy Pan Jezus Chrystus zna Ciebie? Czy Pan Jezus Chrystus uważa Ciebie za swojego? Bo jeżeli uważa Ciebie za swojego, to wtedy będziesz zabrany razem z innymi wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa i Twoje ciało zostanie przemienione. Ale jeżeli nie jesteś znany Panu Jezusowi, to wtedy On powie Tobie: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Trafisz wtedy do jeziora ognia i siarki na zawsze, gdzie będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków. Jest to straszliwa perspektywa, ale taka właśnie jest dla tych, którzy nie chcą iść z Panem Jezusem, nie chcą być Jego własnością, nie chcą się Mu podporządkować. Bo Słowo Boże nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. Musisz uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym. Nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, który przyjął postać sługi i stał się człowiekiem, a potem dał się przybić do krzyża, potem umarł na tym krzyżu, umierając za Twoje grzechy, potem zmartwychwstał, najpierw był pogrzebany, potem zmartwychwstał, potem został w niebo wzięty i teraz siedzi po prawicy Boga. Jest to kluczowa rzecz, żeby wiedzieć, że ta doskonała ofiara wystarczy dla zgładzenia wszystkich Twoich grzechów. Pokutuj, upamiętaj się, nawróć się do Boga. On bez wypominania chętnie udostępni Ci swoją łaskę. On jest łaskawy i miłosierny. Jego dobroć do upamiętania prowadzi, więc nie musisz się obawiać, oczekiwać sądu. Możesz dziś pojednać się z Bogiem. Jeśli nie wierzysz w Jezusa, sąd Boży ciąży już na Tobie. To jest bardzo przykra sytuacja. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie jesteś święty tak jak Bóg. Bóg jest święty i sprawiedliwy i dobry. Ty dobry nie jesteś, ty nie jesteś sprawiedliwy i ty nie jesteś święty. Dlatego jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, to jest między tobą a Bogiem bariera. I ta bariera spowoduje wieczne oddzielenie w jeziorze ognia i siarki, jeśli taki umrzesz. A jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa, wyznasz Mu swoje grzechy, poprosisz Go o zbawienie, to On bez wypominania chętnie Tobie udzieli zbawienia. On jest hojny w odpuszczaniu. On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Zatem nie zwlekaj. Dziś Pan Jezus chętnie Cię przyjmie. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie 16 powodu, dla którego nie mogę być świadkiem Jehowy. Ten powód brzmi, że zmartwychwstanie dotyczy ciała i będzie miało miejsce w chwili powrotu Chrystusa. Pierwsza faza tego zmartwychwstania. Druga faza dotyczy sądu Białego Tronu po tysiącletnim królestwie. Świadkowie Jehowy niestety nauczają całkowicie inaczej niż Słowo Boże. I z tego powodu nie mogę być jednym z nich. Jeśli macie pytania, proszę zadawać je pod filmikiem. Jeśli macie ochotę otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, to w miarę możliwości chętnie się tymi zasobami, które posiadam, podzielę. Mam już kolejną dostawę niegorszego przekładu uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jak widać, jest to egzemplarz bezpłatny. Tego typu egzemplarzy też trochę mam. Z tego, co dostałem, informacje są drukowane kolejne, więc będziemy się w nie zaopatrywać. Zatem chętnie i bez jakichkolwiek barier, bez jakichkolwiek kosztów dla Ciebie możesz u mnie taki jeden egzemplarz otrzymać. Jeśli będę miał, to w miarę możliwości będę chciał wysłać każdemu, kto napiszę. SMS 791 214 963.
albo tradycyjną pocztą. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Niech Bóg Was błogosławi. Dziękuję za uwagę.